Pierwszy Gear Fit okazał się jedną z najlepszych fitnessowych opasek na rynku. Nie znaczy to oczywiście, że nie można było kilku rzeczy poprawić. Ja nazywam się Paweł Winiarski i miałem przyjemność przez kilka tygodni nosić na ręku Samsung Gear Fit 2. Nową fitnessową opaskę Samsunga wyposażono w zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 1,5 cala i rozdzielczości 216x432 punkty. Muszę przyznać, że to jeden z najlepszych ekranów na urządzeniach ubieralnych, jakie dane mi było testować. Jedynym minusem jest brak automatycznego dostosowania jasności do warunków pogodowych, jeśli jednak odpowiednio ustawicie sobie ten parametr, obraz będzie czytelny zarówno w ciemności, jak i w świetle słonecznym. Kapitalnie wręcz działa automatyczne wygaszanie ekranu, dzięki któremu sprzęt oszczędza baterię. Podłużny kształt wyświetlacza w połączeniu z gumowym paskiem sprawiają, że Gear S2 wygląda smukło, w dodatku świetnie leży na nadgarstku. Sam pasek ma wyżłobiony wzór, zastosowano również zabezpieczenie przy zapięciu, dzięki czemu nie jest łatwo zgubić urządzenie. Podczas całego okresu testów Gear Fit 2 ani razu nie rozpiął się samoczynnie, a nawet jeśli by się rozpiął, pasek zatrzyma się na gumowej pętelce. Sprzęt napędza autorski system operacyjny Samsunga Tizen, opaska korzysta z łączności Wi-Fi, Bluetooth, GPS i GLONASS. Gear Fit 2 posiada 0,5 GB pamięci RAM oraz 4 GB pamięci wewnętrznej, z czego 2 GB będziecie mogli wykorzystać jako pamięć odtwarzacza MP3. Podobnie jak w przypadku smartwatcha Gear S2, fitnessowa opaska Samsunga wyświetla powiadomienia odbierane przez smartfona. Facebook, Gmail, Slack, Twitter, Instagram, wyświetli się tu wszystko, czego używacie, powiadomienia są w pełni konfigurowalne, można więc część z nich ograniczyć. System obsługujemy przesunięciem ekranów, niestety nie pokuszono się o usuwanie powiadomień przeciągnięciem palca od dołu do góry. Opaska świetnie sprawdza się w swoim podstawowym zadaniu, jakim jest monitorowanie aktywności. Automatycznie rozpoznaje wykonywane ćwiczenie, wiedziała kiedy chodzę, biegam czy jeżdżę na rowerze. Nieufni mogą natomiast rozpocząć trening manualnie. Problemy zauważyłem jedynie przy zliczaniu pięter, wyświetlana liczba nie zgadzała się ze stanem faktycznym. Bardzo dobrze działa natomiast pulsometr, który włącza się co jakiś czas sam, przy wykonywanym ćwiczeniu działa natomiast częściej, monitorując aktywność również z tej strony. Jeśli zdecydujecie się na spanie w Gear Fit 2, opaska będzie również monitorować sen. Nie spotkałem się jeszcze z idealnym szczytywaniem takich danych i Gear Fit 2 nie jest wyjątkiem. Raporty można odczytać zarówno z poziomu opaski, jak również aplikacji na smartfonie. Podobnie jak w przypadku zegarka Gear S2, odbywa się to na poziomie apki S-Health. Jednym z największych minusów Gear Fit 2 jest czas pracy na baterii. Przy dużej ilości powiadomień i średniej aktywności sprzęt nie wytrzymywał dłużej niż 2 doby. Przy włączonym GPS-ie opaska nie działała dłużej niż 8 godzin. Sprzęt naładujecie dołączoną do zestawu stacją dokującą, w tym czasie na ekranie wyświetli się zegar, co pewnie niektórym zastąpi nocny czasomierz. Samsung Gear Fit 2 to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza opaska fitnessowa, jaką miałem na nadgarstku. Dzięki GPS-owi i własnemu odtwarzaczowi MP3 z własną pamięcią wewnętrzną sprzęt poradzi sobie samodzielnie, podczas ćwiczeń możecie więc zostawić smartfona w domu. Wygląda świetnie, działa bez najmniejszych przycięć i oferuje to, czego oczekują od opaski fitnessowej. Za Gear Fit 2 zapłacicie około 780 zł. W tym przedziale cenowym nie znajdziecie nic lepszego.